Zaułek krakowski, drzeworyt sztorcowy, rytował według rysunku Stanisława Witkiewicza Aleksander Malinowski. Tygodnik ilustrowany, Warszawa, rok 1891. Ta XIX-wieczna ilustracja prasowa przedstawia jednocześnie fragment krakowskiego Kazimierza, grupę Żydów i pojedynczego Żyda. Może się podobać, ale ta obfitość tematów jest źródłem pewnego dyskomfortu. Skąd on się bierze? Na czym on polega? Otóż obrazek Witkiewicza już na pierwszy rzut oka robi wrażenie zestawienia dość przypadkowego, nie tylko kilku tematów, ale także kilku osobnych gatunków. Najpierw widoku architektonicznego, należącego do jednej bajki, później postaci ludzkich, należących do bajki drugiej i dodatkowo portretu wyraźnie pochodzącego z bajki trzeciej. I jeżeli te trzy wątki coś łączy w całość, to tym czymś jest tylko miejsce i żydowsko-krakowski temat. Ale to nawet przy najlepszej woli odbiorcy okazuje się za mało, by wszystko skleiło się w jedną spójną całość. I w rezultacie zaułek krakowski to ani weduta ze sztafarzem, ani scena rodzajowa, ani też, bo i takie wrażenie można odnieść, studium portretowe. To natomiast wyraźnie trzy w jednym, a nie żadna tam krakowska udatna całość. Wszystko, co na tej grafice, jeśli rozpatrywać osobno, jest dobre, albo nawet bardzo dobre, ale to samo wzięte razem nie działa, wzajemnie sobie przeszkadza. Mimo tych wszystkich dość poważnych zastrzeżeń, tego obrazka nie można nazwać całkowicie nieudanym, czy w ogóle nieudanym. Może po prostu jest inny. Co to znaczy inny? Inny niż co? Zaułek krakowski Witkiewicza jest inny niż na przykład grafika Aleksandra Gryglewskiego przedstawiająca część starego rynku na Kazimierzu pod Krakowem. I zaułek inny jest też niż podwórze w starym domu na Kazimierzu pod Krakowem Stanisława Tondosa. W ogóle też zaułek krakowski jest niepodobny do domów na Kazimierzu Aleksandra Gryglewskiego czy do ratusza na Kazimierzu w Krakowie. I jeszcze. Zaułek krakowski utrzymany jest w zupełnie innej stylistyce niż odpust w kościele na Skałce w Krakowie w dzień świętego Stanisława autorstwa Władysława Zamarajewa, czy też dzień targowy na Kleparzu w Krakowie Wojciecha Pociechy, albo jeszcze inaczej. Zaułek krakowski jest całkowicie odmienny od domu na Kazimierzu dawniej Wieźbawów w Krakowie, gdzie według podania znajdować się miała pierwotnie Akademia Krakowska. Ta ostatnia praca jest anonimowa. Chciałbym zwrócić uwagę, że przymiotniki inny, odmienny, utrzymany, określenie utrzymany w innej stylistyce nie są bynajmniej określeniami dyskredytującymi. Mogą znaczyć przecież też coś zupełnie innego. Nowy, nowatorski, innowacyjny, nowoczesny i tym podobne. Idąc tym śladem, można by pokazane przed chwilą prace Gryglewskiego, Tondosa, Pociechy czy Zamarajewa nazwać tradycyjnymi, zacofanymi, wtórnymi, akademickimi czy nienowoczesnymi. Ale to też tych prac nie dyskredytuje. Jaki jest naprawdę zaułek krakowski Witkiewicza? Patrząc na jego wcześniejsze prace, można by powiedzieć, że jest to nowy etap w jego twórczości. Ale pamiętać przy tym należy, że nowy etap w twórczości to może znaczyć pewien postęp, ale może też oznaczać pewien regres. To trzeba sprawdzić. Pochodzący z roku 1876 drzeworyt zatytułowany Ostatnia sosna to praca wyjątkowa w najbardziej pozytywnym tego słowa znaczeniu. Wystarczy popatrzeć. Natomiast zbliżona stylistycznie do zaułku rycina Giełda na ulicy Grodzkiej, pochodząca z roku 1890, czyli o rok wcześniejsza od zaułka,
budzi już mniejszy entuzjazm. To niby dość typowa scena rodzajowo-reportażowa przedstawiająca grupę Żydów. I to na pewno o Żydów w tym obrazku chodzi. Komentarz redakcyjny nie pozostawia zresztą w tej kwestii żadnych wątpliwości. Cytuję. W dalszym ciągu szkiców krakowskich Stanisława Witkiewicza pokazujemy ten wyobrażający grupę ulicznych bankierów na rynku w pobliżu sukiennic przy głównej arterii miejskiego ruchu, jaką dla Krakowa stanowi ulica Grodzka. Tu spotkać można w ciągu dnia usłużnych wekslarzy o typowych postaciach, gotowych do wymiany pieniędzy, załatwiających swoje transakcje na bruku lub w pierwszej lepszej bramie kamienicznej. Sprawę tej giełdowej ryciny można by uznać za ostatecznie załatwioną, gdyby nie jedna z postaci na obrazku, jeden ze wspomnianych w komentarzu redakcyjnym żydowskich bankierów. Na rycinie to ten starszy pan z długą, siwą brodą. Jest to nasz stary znajomy, może nie z ulicy Grodzkiej, może nie spod sukiennic, ale na pewno z Krakowa. Dokładnie z niemieckiej ryciny zatytułowanej Juden aus Krakau und Umgebung, Żydzi z Krakowa i okolic. Tak zupełnie niemiecka ta rycina jednak nie była. Jej autorem jest polski malarz Kazimierz Pochwalski. A kim jest, kto to jest ten stary Żyd, czy dorabiał sobie po godzinach, jak już giełda była nieczynna, jako model u Witkiewicza, a potem u Pochwalskiego? Na to pytanie koniecznie trzeba będzie odpowiedzieć i na pewno ta odpowiedź znajdzie się w jednej z kolejnych historii, jednej grafiki.